Dzień dobry Państwu, Jarosław Galewski. To jest kolejny wideoczat organizowany przez Polski Związek Motorowy i Główną Komisję Sportu Żużlowego. Za nami dni, które upływają pod znakiem ważnych decyzji w polskim i światowym żużlu. I o tych ważnych decyzjach będziemy rozmawiać z tymi najważniejszymi osobami w polskim żużlu. Są z nami dzisiaj Michał Sikora, prezes Polskiego Związku Motorowego. Dzień dobry, panie prezesie. Witam wszystkich widzów. I Piotr Szymański, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Panie Piotrze, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Zaczynamy od wątku, który wzbudził najwięcej emocji w ostatnich dniach. Wiadomo, że obywatele Rosji, Białorusi, aczkolwiek w przypadku Polskiej Ligi mówimy głównie o Rosjanach, że oni nie zostaną dopuszczeni do startów w sezonie 2022 w polskich ligach żużlowych. Jakie były główne przyczyny podjęcia takiej decyzji przez Polski Związek Motorowy? I to pytanie na początek kieruję do prezesa Sikory. No myślę, że przede wszystkim przyczyny moralne. No to jest podstawowa sprawa. To, co obserwujemy za naszą wschodnią granicą, to jest jakiś, można powiedzieć, koszmar. No te działania, ta agresja Rosji na Ukrainę, na kraj przecież niepodległy, wolny, który istnieje wiele lat, jest moim zdaniem jakimś strasznym wydarzeniem, strasznym snem. My oczywiście przyglądaliśmy się, niektórzy mówią, że dosyć długo, ale chcieliśmy oczywiście podjąć jak najlepszą decyzję. Widzieliśmy zamieszanie, które miało miejsce w FIFA i prawie jeszcze chyba do tej pory ma miejsce. Także nasza federacja samochodowa FIA też, można powiedzieć, podejmowała decyzję dosyć długo i też nie do końca, myślę, aż taką, jakby się świat spodziewał, dlatego my daliśmy sobie chwilę więcej czasu, ale z każdym dniem wydawało nam się, że nie możemy zrobić nic innego, jak pójść taką, można powiedzieć, szeroką ławą, jeśli chodzi o sankcje, no bo jeżeli mówimy o sankcjach różnego rodzaju, czyli o tym systemie SWIFT, o zakazie lotów nad krajami europejskimi dla rosyjskich samolotów, no to tak samo ważne jest, żeby tak samo w tym przypadku, żeby te sankcje były jak najbardziej dotkliwe i przede wszystkim jak najszersze. Stąd też myślę ta nasza decyzja, ale też podyktowana sprawami bezpieczeństwa, no bo nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy mamy jakiś sukces zawodnika rosyjskiego, czy to z rosyjską licencją, czy nawet, tak jak niektórzy sugerowali, z polską licencją. Możemy mieć, nazwijmy to, małe zamieszanie. Decyzje w sprawie Rosjan podejmują też inne krajowe federacje w poszczególnych krajach. W większości są one takie same jak ta decyzja, którą podjął Polski Związek Motorowy. Pytanie do Piotra Szymańskiego, jak ocenia te ruchy kolegów z innych krajów? Tak jak powiedziałeś, Jarku, federacje podejmują decyzje identyczne jak my. Mieliśmy w poniedziałek wieczorem spotkanie Międzynarodowego Biura Lig, gdzie na ten temat rozmawialiśmy. Wtedy zadeklarowali oczywiście to samo Szwedzi, którzy jak później notabene mogliście Państwo przeczytać, potwierdziło się, również Duńczycy. Także w obecnej chwili trwają końcowe przygotowanie ogólnej deklaracji państw, gdzie są rozdrywki ligowe, że zawodnicy rosyjscy nie będą mieli możliwości w tym roku wystąpienia w rozdrywkach ligowych poszczególnych krajów, gdzie te rozdrywki są organizowane. Czekamy za potwierdzeniem ze wszystkich federacji. Na pewno w tym momencie ze strony FIM-u pójdzie pełna taka informacja w tym zakresie. Chciałbym wrócić jeszcze do prezesa Michała Sikory, bo zaczął sam pan mówić o ważnym wątku, że to musiało trochę potrwać, zanim zapadła taka decyzja ze strony Polskiego Związku Motorowego. Część kibiców domagała się właśnie bardzo szybkich decyzji. Dlaczego nie mogły one zostać podjęte od razu, gdyby mógł pan wyjaśnić tę kwestię? No jedna sprawa, ja dostawałem też bardzo dużo wiadomości i maili w tej sprawie i ja myślę, że najważniejsze jest podjąć właściwą decyzję, która będzie ostateczna i ją później modyfikować, jak to niektórzy pokazali. Dlatego też my przede wszystkim chcieliśmy poczekać na naszą zwierzchnią federację, czyli federację FIM i FIM Europe w tej kwestii. Oczywiście wykorzystywaliśmy ten czas na jakiś tam lobbying i rozmowy w tych sprawach, no ale byliśmy już przekonani, zanim ta decyzja FIM-u została ostatecznie podjęta, na naszą decyzję, która ujrzała światło dzienne w sobotę po południu.
Teraz trwa już dyskusja, jak tych Rosjan zastąpić, żeby kluby, które ich zakontraktowały przed sezonem, no i nie mogły przewidzieć takiej sytuacji, żeby nie osiągnęły zbyt dużych strat. W mediach pojawiają się już pierwsze propozycje dotyczące zastępstwa zawodnika, gościa, jak to ma wyglądać. Jakie są przemyślenia panów w tej sprawie? Piotr Szymański może na początek. My już od zeszłego, można powiedzieć praktycznie od końca zeszłego tygodnia rozmawiamy wspólnie z kolegami z Ukrainy Żywowej na temat jakiejś pomocy klubom w jakiejś formie regulaminowej w tym zakresie, jednakże wszystkie informacje, ja wiem, że są przecieki w mediach, co ma być, jak ma być, ale prosiłbym, żeby to zostawić nam. My mamy tak naprawdę jako czy Główna Komisja Sportu Żywowego, czy Ekstraliga Żywowa największą wiedzę na temat tego, co się dzieje, jakie są potrzeby klubów, dlatego całość informacji, oficjalne informacje w tym zakresie i ewentualne zmiany regulaminowe ukażą się w przyszłym tygodniu już z zapisami, odpowiednimi zapisami regulaminowymi. Dlatego też proszę chwileczkę jeszcze poczekać w tej kwestii. Rozpatrujemy, chcemy pomóc oczywiście i w zakresie klubów, które posiadają zawodników rosyjskich, ale również ukraińskich. No i jak wiemy tutaj być może Marko Lewiszyn, może uda się ściągnąć jeszcze jakiegoś zawodnika ukraińskiego z Ukrainy, ale na chwilę obecną też tutaj kluby miały zakontraktowane, w związku z tym jest problem. Pełna informacja na ten temat będzie w przyszłym tygodniu. A czy te zmiany, zwłaszcza w przypadku klubów ekstraligowych, w regulaminie są w ogóle potrzebne? Bo pojawiają się już takie głosy, że przecież te kluby mają drużyny U24 i powinny teraz korzystać z tych zawodników. To pytanie do prezesa Michała Siko. U24 to jest, można powiedzieć, no za chwilę dopiero debiut tej ligi do lat 24 i sami do końca nie wiemy, czy to wypali. I tutaj oczywiście jest ze strony klubów jednak gdzieś te pomysły z tą ZZ-ką. Ja nie chcę się, że tak powiem, mocno wypowiadać, nie jestem aż tak mocno regulaminowy jak kolega Szymański, ale myślę, że trzeba tutaj znaleźć jakiś konsensus z tym wszystkim. No i oczywiście też no, nie przesadzić z tymi zmianami regulaminowymi. Natomiast jeśli chodzi o U24, to chyba jeszcze za wcześnie, żeby traktować to jako dobre takie zaplecze. No mówmy się też, mówimy o dobrych zawodnikach, których trzeba zastąpić. To samo pytanie do Piotra Szymańskiego. Dobrze, ja tutaj pozwolę sobie dodać, że jak pamiętam jeszcze przed wojną, była ogromna krytyka, że składy U24 są słabe, że zawodnicy zapełniają tak naprawdę te zawodniki, kluby ekstraligowe biorą w cudzysłowie każdego zawodnika, którym się nawinie, ale dzisiaj mówimy o tym, żeby zawodników topowych zastępować tymi zawodnikami. Jest to bez sensu. W związku z tym, jeżeli będą jakieś decyzje, no to ja akurat ogólnie jestem przeciwny temu, żeby zastępować zawodników z U24 na chwilę obecną. Musimy zachować jakiś poziom ekstraligi żywowej, dążymy do tego, żeby ta liga jest najlepsza, żeby była jeszcze lepsza. W związku z tym myślę, że pewne rozwiązania, które zaproponujemy, będą bardziej właściwe niż zastępowanie zawodnikami z U24 zawodników topowych, bo mówimy tutaj tak naprawdę w przypadku Ekstraligi, nie tylko Ekstraligi, ale wiadomo, że pierwszej, drugiej lidze nie mamy U24, ale mówimy o zawodnikach, o liderach tych składów. Panowie, dyskusja o zawieszeniu zawodników rosyjskich, o niedopuszczeniu ich do polskiej ligi, no, wzbudziła wiele komentarzy, te komentarze nadal nie ustają. Pojawiają się też już pytania dotyczące przyszłości tych zawodników. Co musi się stać, żeby oni wrócili do naszych rozgrywek i kiedy to jest realnie możliwe? Czy to jest na przykład w ogóle możliwe w obliczu tego, co wydarzyło się w Ukrainie w perspektywie tego sezonu, czy nie ma na to najmniejszych szans? Prezes Michał Sikora. No, ciężkie pytanie i myślę, że jeszcze bardzo wcześnie na konkretną odpowiedź w tej sprawie. Oczywiście na ten moment mamy inne problemy i jak obserwujemy sytuację, no to na pewno tutaj też trzeba się w cudzysłowie skupić na pomocy tym zawodnikom ukraińskim, którzy są w Polsce i pod tym kątem patrzeć. Natomiast nie chciałbym dzisiaj przesądzać, czy to będzie za pół roku, za rok, czy za dwa lata, bo tego nie wiemy. To na pewno musi być jakby też dostosowane do tych, nazwijmy to, innych sankcji, które będą obowiązywały i kiedy będą się pojawiały. A jak odbiera pan prezes zachowania rosyjskich zawodników, zarówno te, z którymi mieliśmy do czynienia tuż po wybuchu wojny, nieco później i te ostatnie, już po nałożeniu sankcji przez Polski Związek Motorowy, no bo pewnie też pan zauważył, że te wszystkie wpisy poparcia
a raczej wpisy poparcia, solidarności z narodem ukraińskim, one już zniknęły z wielu mediów społecznościowych tych zawodników. Czy to pana utwierdza w przekonaniu, że została podjęta słuszna decyzja? W jakich kategoriach pan to w ogóle traktuje? Tak, jak najbardziej. Myślę, że to mnie utwierdza w tym przekonaniu, że podjęliśmy słuszną decyzję. Ja akurat nie śledzę mediów społecznościowych, nie mam żadnego konta, natomiast oczywiście docierają do mnie informacje. Myślę, że na początku oni nie wiedzieli, jak się zachować i też nie wiedzieli, czy, co mają zrobić, czy skrytykować, czy nie. Pojawiły się jakieś tam takie gesty, można powiedzieć, neutralne. Natomiast z drugiej strony być może obawiali się też o swoje rodziny w Rosji i bali się jakiejś represji, ale no jakby to już tutaj raczej pytanie do tych osób, tych zawodników. Natomiast no, moim zdaniem ja mam takie przypuszczenie o te ich wypowiedzi późniejsze, nawet bo jak widzieliśmy z upływem czasu zaczęły one jednak troszeczkę narastać. Mamy tą informację, że Łagbuta został zawieszony przez Rosję. Będę też zawieszoną przez chwilę. Jak Piotr Szymański odbiera zachowanie zawodników rosyjskich w ostatnich dniach, tygodniach? Ja powiem w ten sposób, to są też ludzie, ja w żaden sposób nie bronię ich, oczywiście to jest ich decyzja, ich wola, jak oni będą postępować, jak postąpili. Oczywiście tak naprawdę są w naszym kraju, część z nich tutaj jest Polakami i w tym momencie musieli zdecydować, w którą stronę pójść, w tą, którą chcieli. W związku z tym to jest ich świadomy wybór, jakie decyzje podjęli i w jaki sposób zachowywali się wobec kraju, w którym część jest obywatelem i część tak naprawdę od lat pracuje. Tak, chciałem zapytać o Gleba Czugunowa, bo to jest ten Rosjanin, który sankcjami nie został objęty. Wiadomo, że jest to żużlowiec, który już korzystał wcześniej przed wybuchem wojny z polskiej licencji, jeździł w niej w polskiej lidze, reprezentował też nas na arenie międzynarodowej. Czy w jego przypadku była jakaś dyskusja i wątpliwości, czy od początku temat był klarowny? Jeśli tak, to dlaczego? Tak, była dyskusja, były wątpliwości, natomiast myślę, że to przesądziło ewidentnie to, że on polską licencję, którą uzyskał po uzyskaniu polskiego obywatelstwa, ale też fakt tego, że był przede wszystkim też fakt tego, że był w kadrze narodowej i reprezentował Polskę jako swój kraj, czego oczywiście pozostali nigdy nie zrobili i myślę, że to go wyróżnia. Oczywiście można powiedzieć, że jest inną osobą. I czy mu się na pewno to należało, natomiast uważam, że jeżeli w pewnym momencie podjęliśmy decyzję o powołaniu go do kadry i wystawianiu go w zawodach jako Polaka, tutaj nie mogliśmy teraz nagle udawać, że ten fakt nie miał. Ostatnie dni to jednak nie tylko sankcje, nie tylko zawieszenie Rosjan, to także no, wielka solidarność środowiska żużlowego, jeśli chodzi o pomoc dla Ukraińców. O tym chciałbym też porozmawiać. Pytanie do Piotra Szymańskiego. Co zostało już zrobione w zasadzie ze strony Głównej Komisji Sportu Żużlowego i Polskiego Związku Motorowego, bo wiemy, że takie działania były i pewnie są podejmowane. Tak, oczywiście, jak zapewne Państwo w większości wiedzą, Polski Związek Motorowy zdecydował się przekazać 100 tysięcy złotych na jedną z fundacji. Tutaj był kontakt, zresztą jesteśmy w stałym kontakcie z Aleksandrem Latosińskim, który jest sędzią żużlowym, ma podwójne obywatelstwo polskie i ukraińskie. W związku z tym on pomagał pomoże wyborze fundacji, gdzie te pieniądze należy przelać. Ja jestem z Aleksandrem cały czas w kontakcie, zresztą wczoraj mieliśmy spotkanie też w Europy, na który pozwoliłem sobie go zaprosić, powiedział nam o sytuacji. Wie, że w każdym momencie, jeżeli jest jakaś potrzeba, to my będziemy mu pomagać. Tak samo jestem w kontakcie z Sergiejem Gołownią, który przebywa w Liwne. Tutaj w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy na ten temat, że właśnie czy Marko Lewiszyn, czy jeszcze młodzi zawodnicy, być może najmłodsi, ci, którzy są na kategorii 250 zawodników, będzie w Polsce. W związku z tym też myślimy się rozmawiać tutaj z prezesem Sikorą na ten temat, że być może tym zawodnikom, którzy będą w Polsce, w jakiś sposób pomożemy również finansowo, żeby mogli uczestniczyć czy to w rozgrywkach europejskich, czy też nawet światowych. Taka jest nasza wiza. W związku z tym my pomagamy. Wiem, tutaj może Michał więcej powiedzieć na temat jeszcze pewnych zbiórek w Polskim Związku Motorowym, ale oczywiście na każdym etapie i finansowym, i też prawnym też staramy się pomagać naszym
kolegom zupełnie. To może poprosimy prezesa Michała Sikorę o uzupełnienie tego, jak przebiega ta pomoc dla Ukrainy, jeśli chodzi o środowisko żużlowe i czy jeszcze jakieś działania będą podejmowane zarówno tutaj na tej arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Ja oprócz tych oczywiście działań, które już Piotr wymienił, nie chcę powtarzać, natomiast też namawiam prezesa Wiegasta, prosiłem go, żeby też udzielić pomocy takiej, można powiedzieć, szerokiej w wielu aspektach, czy organizacyjnych, czy finansowych, czy logistycznych właśnie naszej koleżeńskiej federacji ukraińskiej, ale też zawodnikom. Tu bardzo się cieszę, że Piotr widzi możliwość jakby wsparcia też zawodników, którzy są w Polsce, którzy mogą tutaj rywalizować, a nie mają oczywiście możliwości mieć wsparcia ze swojego rodzinnego kraju, no bo to w ogóle jest abstrakcją, myślę, w obliczu wojny. Natomiast też liczę na to właśnie, że PIM chociażby wykona prosty ruch, czyli zwolni ze składek członkowskich Federacji Ukrainy, że pomoże im w tym, jakby już po wojnie oczywiście, ale w wydawaniu i nie pobieraniu licencje, ale też może fundację filmu przekaże na pomoc uchodźcom, tę pomoc w działaniach na Ukrainie. I tutaj oczywiście tak wspomniany Aleksander Latośnicki, który takim można powiedzieć jest naszym najlepszym łącznikiem, jeśli chodzi o tą stronę ukraińską i kolegów, którzy tam wiedzą, czego potrzebują. Panowie, mamy piękną pogodę za oknami. Sezon żużlowy startuje niedługo i przynajmniej jeśli się wyjrzy za okno, to już to powoli czuć, że zbliżamy się do tego startu. Czego wy oczekujecie po tym 2020 roku, zarówno jeśli chodzi o arenę krajową, międzynarodową, o rozgrywki ligowe i o postawę reprezentantów Polski? Piotr Szymański. Czego oczekujemy? Tak naprawdę oczekujemy w końcu być, mieliśmy nadzieję, że ten sezon będzie troszeczkę już bardziej spokojny, bo jak wiemy, ostatnie dwa lata to były lata covidowe. Niestety mamy kolejne no, ja powiem, tragedie, bo na Ukrainie dzisiaj obserwujemy humanitarną tragedię. Mamy kolejny taki sezon, jaki mamy, ale mam nadzieję, że to jakoś się zakończy i że spokojnie będziemy mogli się tak naprawdę emocjonować całym sezonem i w zakresie rozgrywek ligowych, i w zakresie rozgrywek międzynarodowych. W chwili obecnej, jak są przecieki w prasie, pracujemy nad nową formułą indywidualnych mistrzostw Polski. Jesteśmy w trakcie kończenia podpisywania umowy z telewizją Kanal Plus na rozgrywki drugoligowe. Wiele działań jest robionych oczywiście w spółce ekstraligowej. W związku z tym parę tych zmian Państwo zaobserwujecie na początku tego sezonu i w czasie jego trwania. Na arenie międzynarodowej oczywiście oczekujemy w końcu złotego medalu Speed of Nations. To jest to, z czego nie możemy się doczekać. Ja już tak naprawdę prezes tutaj nieraz już troszeczkę, sam widziałem, gdzieś Państwo się uśmiechał, w związku z tym to jest taki nasz główny cel i myślę, że tutaj w końcu da się tam zrealizować, bo wszystkie inne rozgrywki tak naprawdę są na chwilę obecną złote rozgrywki dla nas. To tyle. To samo pytanie do prezesa Sikory. Jakie główne cele przed ligowym i reprezentacyjnym żużlem Pan postawił na sezon 2022? No, jeśli chodzi o ligi, no to przede wszystkim, aby to był ciekawy sezon i żeby była wyrównana walka. Tak się na to zanosi. Oczywiście po tych drobnych zmianach w składach może być różnie i ci, którzy byli typowani na faworytów przed startem sezonu, mogą, że tak powiem, troszkę inaczej dla nich te rozgrywki wyglądać, ale mam nadzieję, że tutaj przynajmniej tych do playoffów w Ekstralidze też 6 zespołów będzie dosyć wyrównanych i może być naprawdę ciekawa walka. W pierwszej lidze, która oczywiście jest w tej chwili no naprawdę na wysokim poziomie, myślę, że również może być w tym roku ciekawie i jakby to jest dla mnie najważniejsze po to, żebyśmy utrzymali poziom tych lig, utrzymaliśmy oglądalność, żebyśmy utrzymali poziom ilości kibiców na stadionach. Jeśli chodzi o sprawy zawodników reprezentacji, no to wspomniany złoty medal na Speedway of Nations
króliczek, który gonimy i nie możemy dogonić, ale mam nadzieję, że w końcu się uda. Oczywiście pamiętamy, że Twiguel Nations nie jest ulubioną formułą polskich kibiców i wprowadza ten element loteryjności do samego końca, do wyścigu finałowego, no ale no tutaj to tak jak troszeczkę mistrzostwa świata, kiedy były jednodniowe i też zawodnicy, którzy mieli po prostu dyspozycję, no jednego dnia zostawali mistrzami. No, można powiedzieć, że na przestrzeni innych rozgrywek nie byli na tak wysokim poziomie, także myślę, że ta formuła, trudno ją w jakiś sposób dodatkowo zmienić, można by traciłaby trochę na atrakcyjności, a może zyskałaby na takiej, można powiedzieć, równowadze i zdobywaniu punktów. Natomiast też wraca drużynowy Puchar Świata w przyszłym roku, więc tutaj myślę, że to kibice czekają. No, natomiast trzymam kciuki za wszystkich naszych reprezentantów, w szczególności Bartka Smarzyka czy Macieja Noskiego na Grand Prix. Liczę, że tutaj się im w tym roku poszczęści i uda, a przede wszystkim mam nadzieję, że uda nam się zrobić Grand Prix na Stadionie Narodowym i tam wreszcie Mazurka też tak prawie medalem. A jakie są, panie prezesie, szanse rzeczywiście, że uda się zorganizować w tym roku w końcu to Grand Prix na PGE Narodowym? Tego myślę nie wie nikt na ten moment. Ja jestem w stałym kontakcie z stadionem, można powiedzieć, co drugi dzień. No oni niestety nie mają decyzji to dalej, bo jak wiemy, no szpital covidowy się, można powiedzieć, zamyka i to było zgodnie z przewidywaniami w połowie marca. Na ten temat jesteśmy, mamy pełną wiedzę. Natomiast jeśli chodzi o dalsze działania, czy ten obiekt będzie przeznaczony dla pomocy uchodźcom, pozostanie jako otwarty, jako szpital właśnie dla uchodźców, czy dla ofiar działań wojennych, na ten moment niestety cały czas nie mam odpowiedzi. Niestety zaczyna się robić późno. Naciskam kolegów, obiecują cały czas, że w przeciągu tygodnia, dwóch coś będziemy więcej wiedzieć, ale niestety co tydzień można powiedzieć, co tygodni, więc sytuacja na pewno nie jest komfortowa dla nas. Liczymy, że to jak najszybciej się wyjaśni i będziemy wiedzieli, co robić. Pracujemy oczywiście tak, jakby do Grand Prix miało się odbyć. Tutaj było spotkanie na stadionie, dzisiaj też mam kolejne spotkanie w sprawie Grand Prix. Wszystkie, że tak powiem, dopełniamy wszelkich formalności, ale czekamy na ten sygnał, na to zielone światło ze strony spółki operującej stadion. Na pewno będą rozgrywki ligowe i pytanie do Piotra Szymańskiego. Kiedy godziny i dokładny terminarz, jeśli chodzi o pierwszą kolejkę, pierwsze kolejki Ewiner pierwszej ligi i drugiej ligi żużlowej, jak to wygląda? Zgodnie z umową z Telewizją Polską, jest to ustalone z Telewizją Polską, będzie to, jest to ustalane średnio na około 30 dni przed rozpoczęciem sezonu, więc w niedługim czasie Państwo poznacie informacje w zakresie dat. I dat nie tyle dat, co godzin i dni, ale większość imprez i można powiedzieć w ten sposób, że to nie jest, myślę, tajemnicą, że zawody pierwszej ligi będą rozgrywane w soboty o godzinie 16 lub 16.30, zawody w niedzielę o 14, w wyjątkowych przypadkach poniedziałek 18. To jest to, co dotyczy pierwszej ligi. Z kolei druga liga to będzie jeden mecz w sobotę o 14. To jest i w wyjątkowych przypadkach, kiedy jakiś mecz się nie odbył lub jednak byłaby jakaś potrzeba, to mecz może odbyć się o 12, ale to będą tylko sporadyczne w niedzielę, ale to mogą być tylko sporadyczne przypadki. W związku z tym te godziny, które tutaj podałem, będą w zasadzie obowiązywać. Panie Piotrze, do tej pory była mowa o jednej transmisji, jeśli chodzi o każdą kolejkę drugiej ligi żużlowej. Czy tu jest szansa, żeby w trakcie tego sezonu, na przykład podczas fazy play-off, żeby zwiększyć tą liczbę transmisji, czy jest to definitywnie ustalone, że to zawsze będzie jeden mecz? Jest definitywnie ustalone, że to zawsze będzie jeden mecz. Taka była wola klubu, w związku z tym tutaj dostajemy, jakie były tutaj rozmowy z klubami na ten temat i oczekiwania klubów. W związku z tym jest to, i również telewizja to wyraziła zgodę, w związku z tym z każdej kolejki drugiej lidze będzie jeden mecz.
I na koniec jeszcze jedna kwestia, o której wiem, że panowie chcą powiedzieć, bo zbliża się moment rozliczania dochodów za 2021 rok. Wiemy, że od wielu lat prężnie działa Fundacja Polskiego Związku Motorowego, na którą można przekazać jak co roku 1% podatku. Dlaczego warto to zrobić? Czym zajmuje się fundacja? Komu pomaga, komu do tej pory i w jakim zakresie pomogła? O to chciałbym zapytać prezesa Michała Sikorę. Fundacja jako cel ma pomóc ofiarom wypadków zarówno drogowych, ale też zawodnikom, którzy doznali kontuzji i tym osobom pomaga, stara się w miarę swoich niestety skromnych możliwości jak najbardziej to robić. Muszę przyznać, że z tego 1% z podatku niestety dużo pieniążków nie wpływa na fundację. Wiemy, że jest bardzo dużo fundacji i wiele osób kupujących, ale oczywiście zachęcamy, żeby na fundację wpłacać zarówno na to ogólne konto, ale także na to specjalne konto dedykowane Tomkowi Golobowi. Myślę, że on tutaj, która dosyć dużo na tym skorzystała i który dzięki temu ma wsparcie w swoim leczeniu i rehabilitacji. To samo pytanie do Piotra Szymańskiego. Czy pan przewodniczący ma coś do dodania w tej kwestii, jeśli chodzi o działalność fundacji i wsparcie dla niej? Tak, jak najbardziej. To jest nawet, można powiedzieć, mój, od jakiegoś czasu mój konik. My bardzo jako główna komisja staramy się też wspomagać naszą fundację. W zeszłym roku jesteśmy w bliskim kontakcie z zawodnikami, z byłymi zawodnikami. W zeszłym roku powstał nawet krótki filmik reklamowy dla wspomożenia fundacji z udziałem paru byłych starszych zawodników. Staramy się organizować i to rozpoczęliśmy w zeszłym roku na finale indywidualnych Mistrzostw Polski kolację dla wszystkich zawodników, byłych zawodników, reprezentantów Polski i uczestników finałów indywidualnych Mistrzostw Polski, tak żeby oni mogli się spotykać. Zapewniamy bilety na zawody Grand Prix dla nich, a także w każdym zakresie staramy się promować i współpracujemy również z różnymi portalami w zakresie pomocy i zbierania funduszy dla zawodników poprzez naszą fundację. Dlatego też serdecznie też proszę naszych kibiców, że jest taka możliwość, tak żeby wpłacali pieniądze. Te pieniądze idą wprost do tych zawodników na różnego rodzaju potrzeby. Teraz ostatnio pan Włosław Nowak ma potrzebę zakupu wózka, w związku z tym też chcemy mu pomóc. Co roku dofinansowujemy również spotkanie, rehabilitację części zawodników, który właśnie przez klubach jest prowadzona przez pana Włosława Nowaka, w związku z tym staramy się w każdy sposób pomagać tym zawodnikom, ale tak jak powiedział tutaj pan prezes, na to są potrzebne pieniądze, oczywiście oprócz pieniędzy z fundacji, również i Polski Związek Motorowy ze swoich funduszy, również główna komisja swoich funduszy przekazuje pieniądze. Nie są to ogromne pieniądze oczywiście, ale przekazujemy pomoc dla tych zawodników indywidualnie. Teraz jeszcze w takim razie apelujemy, żeby pomagać, żeby przekazać 1% podatku na Fundację Polskiego Związku Motorowego i w tym miejscu też stawiamy kropkę. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Czekamy na start sezonu ligowego, na te pozytywne, żużlowe emocje. Oby było ich jak najwięcej. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moimi gośćmi byli prezes Polskiego Związku Motorowego Michał Sikora. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. A także Piotr Szymański, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Również dziękuję. Do zobaczenia już niedługo na torach żużlowych podczas sezonu. Ja nazywam się Jarosław Galewski. Również państwu bardzo dziękuję, że byli państwo z nami. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych programach.